tym roku zainteresowania stoiskiem Bawarii może pozazdrościć praktycznie każdy, kto na tych targach się wystawia. A to pewnie za sprawą dwóch nowych modeli, które firma zaprezentowała. Jeden z nich, C42, widzimy właśnie za moimi plecami. Obły dziób, duża szerokość, a także brak nawisów to coś, co przełoży się bezpośrednio na komfort użytkowania łódki pod pokładem. Ale to najlepiej, żebyście zobaczyli Państwo sami. Nazywam się Dominik Nowak, reprezentuję firmę Jocen Yachting i zapraszam Państwa na pokład nowej Bawarii C42. Kokpit pomieści dużą rodzinę lub grupę przyjaciół, a pokład to już prawdziwie włoska robota. Jednak to dopiero początek tego, czym nowa C42 ma nas zadziwić. Wnętrze jest bezkompromisowe i dobrze przemyślane. Choćby nawet tak małe rzeczy, jak postawienie wszystkich pomieszczeń na jednakowym poziomie, dają wielką wygodę użytkowania. Kabiny rufowe to tylko preludium do tego, co znajdziemy na dziobie łódki. Niemniej jednak są dobrze oświetlone i obszerne. Ale to kabina ownerska na pewno przyciągnie właścicieli do tego modelu i zachęci do wybrania się w niejeden długi rejs. W mesie zmieścimy niejednego giganta i to nie tylko tego sportowego. Łódka wyposażona jest w odpowiedni stolik nawigacyjny ze schowkiem na mapy i stół do wspólnego biesiadowania, który pomieści nawet 10 osób, co może być szczególnie ważne dla tych klientów, którzy swoje egzemplarze później zamierzają oddać w czarter. Samohalsujący fok w standardzie i grot rolowany do masztu w opcji to coś zapewni wygodę prowadzenia tej łódki nawet short-handed. Ci, którzy pod pokładem chcą zobaczyć dużo światła, na pewno się nie zawiodą. Wszystkie luki są wpuszczone w pokład, a jest ich tak dużo, że każde miejsce na jachcie będzie oświetlone. Zatem C42 to nie tylko nowa Bawaria. To naprawdę dobrze wykonana i wygodna łódka, którą nie jeden żeglarz wybierze się na swoje wakacje razem z rodziną.